Szanowni Państwo, największym uczniem Platona był Arystoteles. No, trzeba od razu tu powiedzieć, że Platon nie miał takiego szczęścia, jak jego nauczyciel Sokrates, bo Arystoteles no, miał inne poglądy niż Platon. Wiele swoich tez budował w opozycji do Platona. No, przede wszystkim skrytykował platońską teorię idei. Arystoteles zresztą był też całkowicie inną osobowością, całkowicie też miał inną postawę życiową, no także także inne zainteresowania. Mm. Pochodził, z, pochodził z Macedonii, był synem Niko, Nikomacha, który był. Nad wolnym lekarzem króla macedońskiego. Arystoteles przyjechał do, do Aten, mając 18 lat, wstąpił do Akademii Platona i był w tej akademii przez 20 lat, do śmierci Platona. To już o tym Państwu wspominałem. Po śmierci Platona Arystoteles nie został w Akademii, wrócił do do Macedonii, gdzie został przez Filipa Macedońskiego powołany na wychowawcę swego trzynastoletniego wówczas syna Aleksandra Macedońskiego. Ty Aleksander Macedoński dorósł. Arystoteles wrócił do Aten i założył tam własną szkołę filozoficzną. No, od, od miejsca, w którym się ta szkoła mieściła nazwaną po prostu likejonem liceum. Aleksander Macedoński, jak państwo wiedzą, no, pokonał Persję i podbił cały ówczesny świat, także zjednoczył Grecję. No, zachowywał dużo takiego szacunku dla swojego nauczyciela. Oczywiście, w różnych sprawach, poglądy ich zaczęły się rozchodzić, ale w każdym razie no, y, Arystoteles był w Atenach uważany y, przynajmniej przez niektórych za agenta macedońskiego, więc po śmierci Aleksandra, obawiając się jakiejś takiej antymacedońskiej reakcji, y, Arystoteles wyjechał z Aten y, gdzieś, y, na wyspę Eubea, gdzie zresztą niebawem zmarł. Teksty Arystotelesa, proszę państwa, dzieli się je na trzy takie grupy. Najpierw prace, tak się je nazywa, egzoteliczne, czyli zewnętrzne. To są prace przeznaczone do, no, dla szerszego grona czytelników, do opublikowania na zewnątrz. Z tych prac Arystotelesa prawie nic się nie zachowało. Są tylko fragmenty takiego tekstu, który nosi tytuł Protrepticon, a chyba po polsku Zachęta do filozofii. Zachęta do filozofii napisana, napisana dla Aleksandra Macedońskiego. Także nie w całości się to zachowało. Proszę Państwa, druga, drugi segment praca Arystotelesa to, to są materiały naukowe. Arystoteles gromadził notatki, robił coś, co dzisiaj się nazywa fiszkami, no y, gromadził to w różnych, y, w takich noteczkach i to wszystko przepadło. Po wyjeździe y, Arystotelesa ten przepadło. Proszę Państwa, dopiero, no, chciałoby się powiedzieć, w naszych czasach z perspektywy e, życia Arystotelesa, w naszych czasach, czyli pod koniec XIX wieku, znaleziono, e, znaleziono taką e, pracę, teczkę właściwie o ustroju Aten. Też proszę zobaczyć, różne szerokie zainteresowania Arystotelesa, taką, e, taką, e, taką też taką typowo politologiczną e, pracę no Przynajmniej przygotowywał. Proszę Państwa, to, co dzisiaj składa się na tak zwany korpus Aristotelikum, czyli dzieła wszystkie Arystotelesa, to są przede wszystkim prace, które nazywa się ezoterycznymi. To są wewnętrzne materiały szkoły. No, dzisiaj by się powiedziało skrypty. To są skrypty, które Arystoteles przygotowywał, które przygotowywali jego uczniowie, czy, czy on jakoś autoryzował, to są notatki do wykładów, to są notatki z wykładów. W każdym razie to są te pisma naukowe, są oczywiście, no one no, no, można powiedzieć, no, na na poziomie naukowym, bez, bez jakiegoś takiego no, starania się o, o formę, często są dość trudne do odczytania, no bo, czy, dlatego że no, są notatkami z wykładów lub notatkami do wykładów. No, na przykład yy, w pewnym miejscu w etyce Arystoteles y, odwołuje się do tablicy, którą pewnie przyniósł pod pachą i pokazywał. No ale już tej tablicy nie mamy, tylko jego omówienie, no i historycy filozofii próbują odtworzyć co było na tej tablicy, którą Arystoteles y, omawiał. Zresztą, y, Niekiedy są to notatki z wykładów, dlatego że zapisano dygresję Arystotelesa i, i potem yy, kończące się charakterystycznym zwrotem. Ale wróćmy do tego, co jest zasadniczym przedmiotem naszych rozważań. Yy, proszę Państwa, ten cały korpus Aristotelicum, czyli, yy, no, tak się nazywa, dzieła wszystkie kogoś, korpus. Yy, w pierwszym wieku przed Chrystusem zostały ułożone przez Andronikosa z Rodos w schemat, który funkcjonuje do dziś. Pierwsza grupa to pisma logiczne. Pisma logiczne, które uzyskały osobny tytuł organon, narzędzia, bo to są narzędzia myślenia, narzędzia badań naukowych, narzędzia rozważań, organon. Następnie jest fizyka. Fizyka, czyli nauki przyrodnicze i nauki o duszy. Także traktat o duszy, Peripsyche należy do tego, do, tego, do tego działu. Metafizyka. Metafizyka, czyli filozofia pierwsza. Ta nazwa metafizyka właśnie została stworzona przez. Andronikosa z Rodos, który po prostu y, trochę nie wiedział jak to nazwać, trochę tak sobie wymyślił i po prostu napisał metafizyka. To co za fizyką, no bo rzeczywiście y, umieścił y, metafizykę za, y, za tekstami z fizyki. Y, etyka to Następny, bardzo szeroki dział tekstów Arystotelesa. Arystoteles swoją etykę no, napisał w trzech, w trzech wersjach. Po etyce następuje polityka. Polityka, która no, w pewnej wersji jest dla Arystotelesa pewną etyką społeczną, ale w samej polityce mówi, że ona jest najważniejsza, że... Cele społeczne są ważniejsze od indywidualnych, dlatego polityka jako etyka społeczna no, kieruje etyką jako, jako nauką o pewnym no, jednostkowym postępowaniu moralnym. Retoryka i poetyka no, zamykają cały ten. Zespół pism Arystotelesa. Proszę Państwa, mamy polski przekład wszystkich tych pism. W podobnym układzie są one wydane i dostępne. Także Arystoteles jest dość, można powiedzieć, otwarty na lektury, na badania. Proszę Państwa, jeśli chodzi o interpretację jego filozofii, no to. Nazywa się taką metodę podstawową, yy, tradycyjną, nazywa się właśnie systematyczno-monolityczną. Jest to metoda tradycyjna, czyli yy, traktuje filozofię Arystotelesa w taki sposób, no, że chcę powiedzieć, podobnie, jak mówiłem w przypadku Platona, że traktuje się pisma Arystotelesa jako realizację pewnego planu pisarskiego, pewnego nawet można powiedzieć, uwzględniając to, co powiedziałem wcześniej, no jest to pewien zapis dydaktyki tej szkoły, tego, co, co tam przede wszystkim, co tam w swojej szkole Arystoteles nauczał. Krytykuje się dzisiaj ten, ten schemat, bo uważa się jest taka moda zresztą że myśl Arystotelesa podlegała rozwojowi, przecież najpierw był uczniem Platona, więc najpierw wyznawał poglądy Platona, i potem powoli od nich odchodził. I że wobec tego, i te pisma Arystotelesa są pewną dokumentacją odchodzenia od nauczania Platona i że i że w taki sposób Hegel na przykład wyjaśnia pewną warstwowość tych pism, czyli, czyli na przykład te trzy etyki o których mówiłem one, one to nie jest tak, że każda jest na inny temat. Każda jest o tym samym, ale pewne zagadnienia, pewne zagadnienia ujmuje inaczej. No i to to dla zwolenników tej metody historyczno-genetycznej jest argument no, za tym, że, że to jest dokumentacja pewnego rozwoju. I proszę Państwa, nie sądzę. Nie sądzę. Te moje wykłady z historii filozofii, które, które tutaj Państwu prze, przedstawiam, są w kilku wersjach. W zależności od słuchaczy, w zależności od, od kierunku studiów, w zależności od czasu, jaki poświęcam różnym zagadnieniom. Natomiast no absolutnie nie dokumentują one mo, zmiany moich poglądów co do poszczególnych autorów. Oczywiście zawsze jakieś zmiany mogą być. No, no mam nadzieję, że od czasu do czasu czegoś się uczę, ale no nie, jest to, nie jest to tak, że to dokumentuje jakieś, jak Jakąś ewolucję moich poglądów na temat historii filozofii starożytnej. No bo nie, bo takiej ewolucji nie ma. Zacząłem, zacząłem wykłady z historii filozofii, jak już trochę tej historii filozofii umiałem. Myślę, że podobnie jest z Arystotelesem, natomiast że większość problemów takich interpretacyjnych dotyczących jego pism da się wyjaśnić. Gdy uświadomimy sobie, że to są wewnętrzne, niemal prywatne, prywatne pisma Arystotelesa, no jego notatki do wykładów, jego, jego jakieś właśnie skrypty, jego. no Można tylko podziwiać, że miał tak świetnie zarobione notatki, bo moje tak nie wyglądają. Proszę Państwa, wspomniałem o tym na początku. Mianowicie chodzi o relacje Platona i Arystotelesa. W tekstach Arystotelesa, no a na tekstach opieramy się, badając historię filozofii, jest jasne, że, Plat że Arystoteles nie zgadza się z poglądami Platona. Nie zgadza się z teorią idei i z konsekwencjami, które z tej teorii idei. Wynikały. No i wobec tego przypisuje się, przypisuje się Arystotelesowi to zdanie, że przyjacielem Plato, ale w większym stopniu przyjaciółką prawda, czyli amicus Platos et magis amica veritas, Mówi się o tym, że to zdanie oczywiście ani tak wprost w tekstach Arystotelesa nie występuje, ani, a że podobne zdanie też powiedział Platon. Yy, Platon pisze tak: Trzeba to powiedzieć, odpalłem, chociaż mówić mi trudno tak bardzo, od dziecka nawyk lubić Homela i czcić. Ale należy człowieka cenić więcej niż nale, nie, ale nie należy człowieka cenić więcej niż prawdę, więc trzeba powiedzieć, co myślę. No i Arystoteles podobnie. Zdaje się chyba jednak, że może lepiej jest i że trzeba dla ocalenia prawdy poświęcić nawet to, co nam jest bardzo bliskie. Zwłaszcza jeśli jest się filozofem. Bo gdy jedno i drugie jest drogie, Obowiązek nakazuje wyżej cenić prawdę aniżeli przyjaciół. No i stąd, stąd to przysłowie Amicus Plato, set magis amicawelitas. Proszę Państwa, dzisiaj pojawiają się tendencje, no na przykład ich wyrazicielem jest reale, że Arystoteles, no może tak trochę przesłowując jego poglądy, Arystoteles to jest taki trochę tępawy. Nie rozumiejący platonizmu, ale bardzo ambitny i bardzo pracowity uczeń Platona, który po prostu starał się, no, systematyzował nauczanie Platona. Czyli teksty Arystotelesa są taką systematyzacją nauczania Platona, a że to jest inne niż u Platona, to dlatego, że go nie zrozumiał, natomiast krytykuje Platona no, właśnie z racji tej swojej takiej próżności. Ale że generalnie jest to pewne, chciałby się powiedzieć, pociągnięcie platonizmu dalej. No proszę Państwa, nieprawda. Nieprawda, jeśli, jeśli pozostajemy, jeśli bazą są teksty, to teksty są jasne, ewidentne, no i, i po prostu w teksta, teksty nie potwierdzają tego właśnie poglądu. Raczej Aristoteles, jest, proponuje inny typ myślenia, inne rozumienie rzeczywistości, inne rozumienie człowieka, inną po prostu wizję świata, inną filozofię. I od tej pory mamy właściwie dwa, chciałoby się powiedzieć, wzory, paradygmaty uprawiania, no nie tylko filozofii, nauki: platoński i arystotelesowski. Mówiłem Państwu o, o książce, właściwie książeczce profesora Gogacza. Platonizm i arystetelism, dwie drogi do metafizyki. Możemy powiedzieć szerzej. Do filozofii, do nauki, do kultury. Proszę Państwa, mmm, działy nauki. Przede wszystkim... Yy, tak, jak już też o tym wspomniałem, Aristoteles jest tym autorem, który, jak się wyraża, realnie wszystkie swoje myśli powierza pismu, czyli po prostu wszystko pisze. Prawdą jest, że stara się wykładać systematycznie, że opracował pewną metodologię pracy naukowej. No a przede wszystkim zaproponował pewien podział nauk. Mianowicie są zasadniczo cztery działy nauki. Cztery działy nauki. Nauki teoretyczne. Nauki teoretyczne takie, których celem jest poznanie prawdy. Poznanie prawdy, żeby wiedzieć. Prawdy dla samej prawdy. I taką nauką jest filozofia pierwsza, czyli metafizyka. Taką nauką jest fizyka wraz z teorią duszy, czyli psychologią. I taką nauką jest matematyka. Nauki praktyczne to są nauki, które też poznają prawdę, ale prawdę chciało się, prawdę o dobru. Prawdę po to, żeby wiedzieć, jak działać, jak postąpić. I to jest etyka i polityka. I trzeci dział nauki to nauki wytwórcze. To nauki, które no, mają coś wspólnego z dzisiejszą technologią. To jest wiedza zastosowana do wytworzenia. I taką no, teorią wytwarzania jest poetyka czy poetyka. I w dziedzinie przedmiotów i retoryka. Retoryka w dziedzinie języka. Czwartym, trochę osobnym działem są nauki formalne. Logika przede wszystkim, czyli nauki, które no, nie mają swojego takiego przedmiotu materialnego, ale we wszystkich naukach stanowią pewną, chciałoby się powiedzieć, metodologię, pewną, pewne narzędzia, właśnie, pewien organom. Proszę Państwa, to jest podział nauk, z którym właściwie bardzo długo mieliśmy do czynienia i który właściwie ciągle jest punktem odniesienia dla no, różnych podziałów, które się, które się współcześnie czy, czy, czy nawet obecnie także buduje czy, czy robi. Proszę Państwa. Wobec tego, to, z czego Arystoteles jest najbardziej znany, metafizyka. Mówiłem już o tym tytule, no niektórzy mówią, że powstał przypadkowo, niektórzy widzą w nim pewne merytoryczne wartości w tym określeniu, że to jest przekroczenie zagadnień, które podejmuje fizyka, jest to pogłębienie tych zagadnień i Arystoteles może nawet sugerować taką nazwę, bo mówi, że jeżeli nie istnieje inna substancja niż ta, którą ustanowiła przyroda, to fizyka jest nauką pierwszą. Czyli jeżeli istnieje inna substancja, nie istnieje inna substancja niż, niż substancja przyrodnicza, no to, no to wtedy fizyka byłaby nauką pierwszą. Ale ponieważ taka substancja istnieje, no to inna jest nauka pierwsza. I ta nauka pierwsza zajmuje się przyczynami i zasadami. Arche i Aitia. Zajmuje się bytem jako bytem. To on, he, on. Proszę Państwa, to określenie też zrobiło bardzo dużą karierę. Bytem jako bytem, czyli, czyli jako czym. To jest też dość szeroka formuła, bo trzeba, żeby powiedzieć, że byt Czym jest byt, czyli byt jako byt, to jednak ten byt trzeba określić czyli być bytem jako bytem, czyli czym. W związku z tym, zobaczcie, nawet w samej metafizyce nie da się uciec od metafizyki, od metafizyki w sensie określenia tego, czym jest byt. To jest jakoś kluczowe czy najważniejsze. Wśród tych bytów szczególne zainteresowanie filozofii pierwszej skupia na sobie byt samodzielny. Substancja, uzija. A rozważanie przyczyn, przede wszystkim przyczyn substancji prowadzi do Boga. Prowadzi do substancji nieluchomej. Bo takim no sposobem analizy Arystotelesa jest analiza ruchu. Na początku jest pewien pewna uzia akinetos, pewien, pewna substancja nieporuszająca się i to jest po prostu pierwsza przyczyna, pierwszy nieruchomy poruszyciel, to jest po prostu tcheos, to jest Bóg. Tak jak powiedziałem, punktem wyjścia Analizy Arystotelesa jest ruch. To jest bardzo ciekawe, dlatego że y, y, pamiętają Państwo, ten ruch wywoływał wiele kontrowersji. Y, y, były dyskusje, czy w ogóle istnieje, czy jest wyłącznie ruch. Arystoteles no, podchodzi do sprawy w taki sposób. Wszystko, co wiemy. Wszystko, co poznajemy, wszystko, czego się dowiadujemy, dowiadujemy się no, poprzez zmysły. Nasze poznanie zaczyna się od poznania zmysłowego. Nie kończy się na poznaniu zmysłowym, ale od poznania zmysłowego się zaczyna, a w poznaniu zmysłowym, czymś, co pierwsze nam się narzuca, co jest no powszechne co jest jakby się dzisiaj powiedziało niepowątpiewalne to jest ruch w związku z tym Arystoteles mówi jeśli ruch jest czymś takim właśnie niepowątpiewalnym zanalizujmy ruch bo jak pisze w fizyce nie ma ruchu poza rzeczami bo to co się zmienia, zmienia się zawsze, albo substancjalnie, albo ilościowo, albo jakościowo, albo zmienia swoje położenie, a zatem nie ma ani ruchu, ani zmiany poza wspomnianymi rzeczami, bo poza nimi nic nie istnieje. Czyli pierwsza konstatacja, pierwsza uwaga analizy ruchu jest zawsze coś, co się porusza. I ruch dotyczy tego czegoś. I, na ty, I ten ruch może dokonywać się w różnych kategoriach. Hmm. I Arystoteles je tu wymienia, czyli może to być powstawanie lub ginięcie, czyli zmiana w kategorii substancji, może być to zmiana w kategorii ilości, czyli przyrost i ubytek, no raz nas jest więcej, raz mniej. Y jakości polepszania się czy pogalszania się wiedzą państwo człowiek do trzydziestki jeszcze się polepsza a potem już się tylko psuje miejsca no to jest to jest, z ruchem miejscowym ruch nam się najczęściej kojarzy no bo, bo to oznacza przemieszczanie się z miejsca na miejsce no i także, także ruch Proszę zobaczyć, rozumiany w takim razie szeroko u Greków, jako wszelka zmiana. Czyli ruch w aspekcie czasu, no to, no to jest zawsze to samo. Starzenie się. I teraz chwilę prześledźmy tę, tę analizę Arystotelesa. Postaram się ją Państwu przedstawić. Analizę ruchu. Przypominam, ruch to jest coś, co no jest niepodważalne, niepowątpiewalne, coś, co ze wszystkim mamy do czynienia. W związku z tym postawmy temu zjawisku pytania: Co jest przyczyną ruchu? Skąd się ten ruch bierze? No i pierwsza konstatacja jest ta, o której mówiłem: Nie ma ruchu samego w sobie. Jest zawsze coś, co się porusza. Jest jakiś byt, jakaś istota, jakaś rzecz, która się porusza. Nie ma ruchu bez, chciałoby się powiedzieć, podmiotu tego ruchu. Nie ma ruchu poza rzeczami. Ruch zawsze dotyczy czegoś. W związku z tym, no, już jest pierwszy element tej analizy: rzecz, która się porusza. No ale tak, ta rzecz, która się porusza, no, jeśli tak, jeśli ona się porusza, to ona musi mieć w sobie przyczyny tego ruchu. Ona musi mieć w sobie coś, co ten ruch umożliwia: ten byt czy ta substancja. No i teraz to, co ruch umożliwia, to co pozwala, żeby następowała zmiana, żeby następował ruch, to jest pewna. Część tego bytu lub substancji, pewna sfera, chciałoby się powiedzieć, pewien czynnik w tym bycie czy substancji, który Arystoteles po prostu nazywa możnością. No, rzecz się zmienia, czy rzecz się porusza, dlatego że może się zmieniać i poruszać, nazwijmy to możnością. To jest pewna możność. I to jest... I to jest bezpośrednia przyczyna zmiany czy przyczyna ruchu. No, ale ta rzecz rusza się, przemieszcza się, zmienia się, ale pozostaje ciągle tą rzeczą. My nie stajemy się y, kimś innym, dlatego że, że, no nie wiem, przejedziemy z Warszawy do Krakowa. W związku z tym jest drugi element tej rzeczy. Element, który jednak decyduje o czymś stałym, o jakimś konstans w tej rzeczy. I to jest akt. W związku z tym można powiedzieć, pytając o przyczynę ruchu, że przyczyny ruchu w tym bycie, który się porusza, są dwie. Pierwszą tą przyczyną jest możność, no a drugą jest akt. Akt w taki sposób, że to on. No, określa tę możność. To, to on decyduje, czym ta rzecz jest i wobec tego też decyduje o ruchu. I na przykład no, my mamy nogi, możemy chodzić, a, a ptaki mają skrzydła i, i mogą fruwać. I to, to akt decyduje o, o posiadaniu nóg czy skrzydeł. Kolejna rzecz, którą rozważa Aristoteles, zastanówmy się wobec tego dalej. Jakie ma cechy ruch? Otóż ruch zawsze prowadzi do jakiegoś celu. Zmiana ma zawsze jakiś swój kres. Więc kolejny element określający ruch to będzie właśnie cel. No a jeśli tak, jeśli ruch to jest zmierzanie czegoś do jakiegoś celu, no to jeszcze, jeszcze po prostu musi być przyczyna tego ruchu, musi być poruszyciel, ktoś, kto ten, czy coś, co ten ruch wywołuje. I to jest druga zewnętrzna przyczyna ruchu, którą Arystoteles nazywa poruszycielem, czy po prostu motorem. I proszę Państwa, z tego punktu widzenia i z tej analizy ruchu wynika nam, że Ruch ma dwie wewnętrzne przyczyny w bycie, który się porusza możność i akt. I ma dwie przyczyny, które go określają na zewnątrz mianowicie cel i poruszyciela, który, który wywołuje ten ruch do tego właśnie określonego celu. Proszę Państwa, w bycie materialnym, takim no, na przykład jak człowiek, akt Arystoteles nazwał formą a możność Arystoteles nazwał materią W związku z tym często mówi się o właśnie że jest to pewna byt jest strukturą z formy i materii czy jest to pewna teoria chylemorficzna, gdzie chyle to materia a morfe to forma Pamiętamy tylko, że forma w bycie ma pozycję aktu, czegoś, co określa, determinuje, pewnego konstans. Materia jest zawsze w bycie tym elementem, który jest kształtowany, tym elementem plastycznym. Niekiedy Arystoteles mówi w taki sposób. Forma to jest kształtujące, materia to jest kształtowane. No, Oczywiście, wszystko w ramach, w ramach bytu. Takie jest źródło tego, tej teorii Arystotelesa, tej struktury bytu i struktury przyczyn. Przez chwilę pokażę Państwu, czy przedstawię, jak sam Arystoteles to opisuje. O formie mówi tak: formą nazywamy istotę każdej rzeczy, jej pierwsze tworzywo. Nawet przeciwieństwa mają w pewnym sensie tę samą formę, gdyż tworzywo braku jest tworzywem przeciwnym, jak zdrowie jest tworzywem choroby. No te przykłady Arystotelesa zresztą często filozofów bardziej zaciemniają niż rozjaśniają, ale o co tutaj chodzi? Forma to nie jest jakiś zewnętrzny kształt rzeczy, ale to jest wewnętrzna natura tej rzeczy. Forma właściwie decyduje o tym, czym jest dana rzecz. I w przypadku człowieka formą jest po prostu dusza człowieka, bo to dzięki duszy intelektualnej czy rozumnej jesteśmy ludźmi, i to jest właśnie forma człowieka. Materia. Arystoteles pisze tak. Materia jest także tworzywem. We wszystkich bowiem przeciwstawnych zmianach istnieje coś, co jest podmiotem tych zmian. Na przykład w zmianach ze względu na miejsce, co to co teraz jest tu, a za chwilę będzie gdzie indziej. W zmianach ze względu na wzrost, to co teraz ma taką wielkość, a później będzie większe lub mniejsze. Z tego wynika, że właśnie materia jest możnością, ale nie istnieje sama przez się. Zawsze istnieje pod jakąś formą. Zresztą Arystoteles rozważa zagadnienie materii czystej, czy tak zwanej materii pierwszej. Mówi, że, że ona jest tylko potencjalnie, czyli rzeczywisty, a, a, a po prostu wzięta tak rygorystycznie materia pierwsza jest po prostu pojęciem. Proszę Państwa, bardzo ciekawie jawi się też poruszyciel. Poruszyciel, bo Arystoteles go rozważa, że rozważa ruch w taki sposób, postępując od tyłu, i mówi, że gdzieś. Na początku tego ruchu musi być poruszyciel, który nie jest przez nikogo poruszony. To, że doświadczamy ruchu, świadczy o tym, że ten ruch gdzieś się zaczął od takiej substancji właśnie uzija akinetos, która po prostu sama się nie porusza, a ruch wywołuje. I to jest pierwszy poruszyciel, primus motor. Przeczytam Państwu, jak Arystoteles o nim pisze. Początek, czyli byt pierwszy, nie jest poruszany ani sam przez się, ani przez przypadek, ale jest sprawcą pierwszego wiecznego i pojedynczego ruchu, ponieważ to, co się porusza, przez coś innego musi być poruszane, a to, co jako pierwsze porusza się samo w sobie, nie może przez coś innego być poruszane, a wieczny ruch pochodzić, pochodzić musi od czegoś wiecznego. Inne zdanie. Pierwsza istota nie ma materii, jest czystą aktualnością, czyli pierwszy motor jest tylko aktem. Tak więc pierwszy nieruchomy poruszyciel jest jeden, zarówno pod względem treści pojęcia, jak i liczby. No to jest takie tłumaczenie. Czyli pierwszy nieruchomy poruszyciel jest jeden pod względem no, swojej treści, czyli jest jednolity, jest jednoelementowy. Jest jedyny, jeden taki byt jest. Ponieważ nie ma różnicy między myśleniem a przedmiotem myślenia tam, gdzie nie ma materii, zatem boskie myślenie jest identyczne z przedmiotem myślenia. Stąd pochodzi to określenie Boga u Arystotelesa, że to jest myśl samomyśląca się. Bóg myśli, mając siebie samego za przedmiot myślenia, jako że jest najdoskonalszą istotą, a jego myślenie jest myśleniem myślenia. Noezis, Noezos, Noezis. Tyle o pierwszym poruszycielu. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, to co szczególnie interesuje filozofię pierwszą, to jest substancja. Substancja, którą Arystoteles różnie określał, ale no, ostatecznie ustaliło się, że tak określamy byty samodzielne. I te substancje są następujące. Czysty akt, byt pierwszy, nieruchomy poruszyciel, samomyśląca się myśl. Jest najdoskonalszy. Niematerialny. Posiada wszystkie doskonałości. Drugim przedmiotem zainteresowania mate, metafizyki czy filozofii pierwszej są substancje oddzielone od materii. Czyli substancje duchowe, byty duchowe. U Arystotelesa by, by, byli to inni poruszyciele, potem tradycja odniesie, odniesie to do aniołów. Kolejny temat to substancje zmysłowe niezniszczalne. Tak Arystoteles. Traktował planety. Było to zgodne zresztą z grecką fizyką, gdzie planety krążąc po okręgach po prostu krążą ruchem wiecznym, bo taki ruch prostoliniowy no nie jest wieczny. Jak coś spada, zawsze, zawsze natrafi na przeszkodę i, i to nie jest ruch wieczny. Ten ruch się zatrzyma, rzecz może się uszkodzić. Ruch po okręgu jest wieczny, więc planety są wieczne, i to jest kolejny typ bytu. Zmysłowe, a nie zniszczalne. No i na końcu substancje zmysłowe to są zarówno byty nieożywione, ale także byty ożywione, które powstaną, powstają i giną. Są też zawsze złożone z pewnego aktu i możliwości, aktu w postaci formy i możliwości w postaci materii. Czyli te cztery typy substancji są przedmiotem zainteresowania metafizyki. Proszę Państwa, w ten sposób powoli tworzy się słownik metafizyki, pewien, y, pewien język metafizyki, który się przyjął na, na wiele, wiele, wiele lat. Y, pierwszy termin byt. Byt, czyli dla Arystotelesa coś, co jest czymś. Byt jest synonimem też istota, uzija. I u Arystotelesa, być bytem to znaczy być czymś: człowiekiem, zwierzęciem, rośliną, ciałem niebieskim, Bogiem. Zwracam na to uwagę. Arystoteles dawał sobie. I, I nawet no, trapił go pewien wątek egzystencjalny, są na to dowody, ale no, akcentował tę treściową zawartość bytu. Być, byt, bytem to być czymś. Dlatego no, byt i istota to jest to samo. To są synonimy. Tekst, w którym. Ta, to zostanie przezwyciężone. Tekst Tomasza Zakwinu będzie nosił właśnie taki tytuł, O bycie i istocie. Tytuł sugerujący, że jednak trzeba by odróżnić byt od istoty. U Arystotelesa jest to utożsamienie. Bytem jest jakaś treść, jakaś istota. W każdym razie za dużo o tym mówię. Jesteśmy przy słowniku. To są pierwsze terminy. Byt i istota. Substancja, substancja jako byt samodzielny. Co to znaczy byt samodzielny? Nie potrzebuje innego bytu do, do swego bytowania, do swego bycia. Do bycia tym, czym jest. Oczywiście, no, jest uprzyczynowany, ale już uprzyczynowany, można powiedzieć, jest, jest właśnie samodzielny. Już wtedy nie potrzebuje przyczyny. Tutaj yy, uczulam, słowo substancja w filozofii ma inne znaczenie niż, niż się to, tego potocznie używa, niż się go używa w chemii, no bo, no bo, yy, bo często no substancja jest synonimem jakiegoś tworzywa u Arystotelesa. Substancja to byt samodzielny. Przypadłość. Przypadłość to właśnie yy, byt niesamodzielny. To jest taki byt, czyli znów coś, co jest czymś, ale racją bytu przypadłości jest bycie zapodmiotowanym w substancji. Czyli na przykład, no nie wiem, barwa jest czymś, ale nie ma barwy samej w sobie, nie ma czerwoności samej w sobie. Jest, jest czerwień no, jakiegoś przedmiotu, czy... Czy właśnie jakiegoś bytu. To jest przypadłość. Przypadłości można podzielić na dwie grupy. Taka przypadłość, która no, jest własnością, własnością jakiegoś, jakiejś substancji, czyli, no nie wiem, yy, zieleń drzewa jest przypadłością tego drzewa, czy, czy, czy po prostu czelwień tulipanu tulipana jest przypadłością tego tulipana. O, to jest własność, ale są jeszcze takie przypadłości, które zapodmiotowane są w dwóch bytach jednocześnie, albo nawet większej ilości. Wtedy taka przypadłość swoiście łączy te byty i to jest relacja. Czyli przypadłości są, jak gdyby mamy dwa typy przypadłości własności i relacje. Proszę Państwa. W ten sposób Arystoteles zarysowuje nowy typ filozofowania, różny od platońskiego. Arystoteles, proszę zobaczyć, nie, nie szuka uzasadnienia pojęć. No, bo tak było u Platona. Platon no, no, szukał desygnatu pojęć, które, które miał. Arystoteles wychodzi z takiego no, zdroworozsądkowego, można powiedzieć, zdroworozsądkowej obserwacji, że wszystkiego, czego się dowiadujemy, dowiadujemy się przez zmysły. Arystoteles jest nawet autorem, to jest taka łacińska potem parafraza, że niczego nie ma w intelekcie, czego by wcześniej nie było w zmysłach. W związku z tym Arystoteles proponuje. Analizujmy to poznanie. Zacznijmy pytać o przyczyny tego, co jest nam dane. Co jest nam dane no, w taki sposób niepowątpiewalny ruch. Pytajmy o przyczyny ruchu. I pytając o przyczyny ruchu dochodzimy, do, dochodzimy właściwie do, no, do, do najważniejszych test metafizyki. Proszę Państwa, takie podejście nazwano realizmem, realizmem poznawczym i realizmem metafizycznym. Realizm metafizyczny to jest przekonanie, że istnieją na zewnątrz, na zewnątrz realne przedmioty, że świat po prostu wokół nas realnie istnieje, a realizm poznawczy wyraża się w tezie, że Całej naszej wiedzy, wszystkiego, czego się dowiadujemy, dowiadujemy się z zewnątrz, nie rodzimy się z tym, nie przypominamy sobie tego, nie tkwi to w nas. Dowiadujemy się z tego od bytów nas otaczających, czyli źródłem całej naszej wiedzy o bycie jest ten byt. To powoduje, że no, bytów jest więcej, niż tylko ja sam. Są, no niektórzy mówią żaltobliwie, no są co najmniej dwa byty. Ja i ten, którego poznaję. No poznaję więcej bytów, więc po prostu y, świat to jest no ogromny zespół bytów jednostkowych, ewentualnie połączonych relacjami, ale po prostu tych bytów jest wiele i te byty my poznajemy zresztą no, w różny sposób. Co on, takie przekonanie o, o mnogiej liczbie bytów w świecie nazywa się po prostu pluralizmem bytowym. I ostatnia sprawa, która jest ważna dla Arystotelesa, to jest: można to nazwać istotowym układem przyczyn i skutków. To nie jest tak, że jeden skutek ma jedną przyczynę. Taki skutek jak byt, żeby go wyjaśnić, trzeba wskazać na cztery przyczyny: formę, materię, cel. I jeszcze przyczynę sprawczą. Czyli nie ma tak, że, że po prostu to są pewne łańcuchy przyczyn. Raczej przyczyna, układ przyczyn bytu jednostkowego jest bardziej jak gwiazda. Ten byt jest skutkiem no, tych czterech podstawowych przyczyn, no i jeszcze często. Jeśli chodzi o przypadłości i relacje, całego szeregu innych oddziaływań, które to zresztą na każdym kroku tych, te oddziaływania jakoś no, doznajemy i, i, i mamy do czynienia z ich wypadkową. I to jest właśnie istotowy układ przyczyni-skutków. I, I o takim układzie. Jeśli chodzi o przyczynowanie różnych rzeczy, mówi Arystoteles, co oczywiście badania komplikuje, może, ale na pewno powoduje, że, że bardziej się to przybliża do prawdy. Czego, wszystkiemu, wszystko, czego wszystkim Państwu życzę i zapraszam na kolejny wykład o Arystotelesie. Tymczasem dziękuję bardzo.